Naszym gościem specjalnym dziś jest Mateusz Pospieszalski, którego witam bardzo serdecznie. Ja również witam wszystkich bardzo serdecznie. Mateusz, nie jesteś sam. Jesteś dziś z płytami, z boksem, który jest pewną historią. Historią polskiej muzyki rozrywkowej zatytułowaną Tiebreak. Ja wiem, że ty się kojarzysz z tyloma formacjami i z tak różną muzyką, że właściwie trzeba podkreślić, że dziś chciałbym, abyśmy mówili wyłącznie o Tiebreaku. Tiebreak to kawałek historii i muzyki rozrywkowej, ale również kawałek twojej historii, twojego życia. To przede wszystkim są moje pierwsze kroki. To jest muzyka, znaczy to jest grupa ludzi, to jest stowarzyszenie, to jest pewnego rodzaju początek tej jacowości, która nastąpiła. Jacowości, później. Przypomnijmy, bo to nie jest jazz, znaczy, ale nie, no, jazz to jest, pisany znaczy, my jesteśmy jazzem takim, który powstał lata temu i graliśmy podpierając się o te wszystkie określone standardy, które zostały wymyślone w tamtym okresie, ale później nastąpił pewnego rodzaju znudzenie tym, czego się uczyliśmy i zaczęliśmy grać coś, co sprawia nam większą przyjemność niż granie 2-5-1, czyli jakiejś takiej utartej już harmonii i tego wszystkiego, co pojawiło się do tej pory. Staraliśmy się robić muzykę, która sprawia nam przyjemność. Po czym okazało się, że staliśmy się fundamentem dla określenia później jazzu, czyli muzyki jazzowej, która nie jest podparta bezpośrednio standardami i tym wszystkim, no, nowego pokolenia jazzowego. No właśnie, scena jazzowa w Polsce i... Jest coś takiego, że ta muzyka jest zbudowana na strukturze wzajemnej adoracji, to znaczy szukania poszczególnych jakichś takich bardzo przyjemnych elementów, które dają nam radość. To się zaczęło nawet od jakichś takich improwizacji, free, które się pojawiają i tak dalej. Ale to jest taka mała rewolucja. No właśnie, Mateusz Pospieszalski. I tak pomyślałem sobie, że rewolucje czasami się dokonują, a później słuch o tej muzyce, o tym stylu gdzieś zaginie. Również wydawać by się mogło, że ta scena jazzowa w Polsce już chyba nie istnieje. Czy jest jeszcze publiczność? Absolutnie, że jest. Znaczy, ja nie chcę mówić, że my jesteśmy sceną jazzową, tylko jesteśmy tym zaczynem, który to spowodował. Bezdrożdży, podkreślam. Natomiast jest tutaj coś takiego, że spotkaliśmy się po długiej przerwie, chyba, która trwała prawie 10 lat, w zeszłym roku i zagraliśmy około 10 koncertów. Część z Michałem Urbaniakiem i okazuje się, że ta scena, znaczy ten zespół zapełniał wszystkie sale, w których zagraliśmy. Bardzo dużo. Mateusz Pospieszalski, wybierasz dwa utwory z tego okresu, bardzo różne. Dlatego, że zaczynamy od poezji księdza Jana Twardowskiego. Tak, to jest bardzo specyficzny materiał. Jeszcze za życia księdza udało nam się dostać od księdza zgodę. I jest to płyta oparta na poezji i w Tiebreaków z Tiebreakiem, z zespołem Tiebreak, to jest właśnie, podkreślam, grupa ludzi, śpiewał Jorgos Kolias, Sprawiedliwość, do słów księdza Jana Twardowskiego. Słuchamy. Jorgos Kolias, Tiebreak, poezję księdza Jana Twardowskiego. To wszystko na siedmiopłytowym zestawie, albumie zawierającym pewną historię pewnego zespołu. To nie był zespół, to była grupa zaprzyjaźnionych, tam czasami skoligaconych również. Znaczy to jest tak, że w sumie... Mateusz Pospieszalski jest naszym gościem. To jest tak, że w sumie cały czas jesteśmy grupą, która poszukiwała czegoś nowego i między innymi w 1984 roku już Tiebreak istniał, ale pojawiły się jakieś bardzo kryzysowe momenty i w scenie muzycznej i nie zawsze chciano puszczać coś takiego nowego. Pojawiły się nowe pomysły, niektóre grupy zaczęły się rozpadać, niektóre i powstawać nowe. I między innymi takim tworem było w 1984 roku Sfora ze Staszkiem Sojką i ta grupa ludzi. To wtedy był Janusz Janina Iwański, Antoni Gralak, Marcin Pospieszalski, Mateusz Pospieszalski, Andrzej Ryszka z zespołu Krzak wtedy i Andrzej Urny z zespołu Perfekt wtedy. No i Stanisław Sojka, Jazz wtedy, który chciał
chciał pokazać jakąś tam inną w ogóle swoje, inne swoje oblicze i przede wszystkim opowiadać to, co się dzieje. I jest to ta jedna z tych siedmiu pozycji, to jest zespół Sfora z archiwalnych nagrań, które nigdy się nie ukazały, dlatego że cenzura na to nie pozwoliła w tamtych czasach. Są to rzeczy z próby, z kaset poprzegrywane, natomiast robią niebywałe wrażenie, dlatego że możemy się cofnąć w czas, który jest realny. Ta muzyka się nie zestarzała do dzisiaj. Mateusz Pospieszalski opowiada o historii zespołu Tiebreak, o swojej historii, o pewnym wycinku naszej muzycznej drogi. Mówiłem wcześniej, że wydaje mi się, że i ta muzyka trochę odeszła i ta publiczność, a jednak właśnie te albumy zostały przypomniane dlatego, że jednak ta publiczność jest. Okazało się, że gracie i że właściwie warto, aby słuchacze i widzowie wychodzili z tych koncertów bogatsi również i o te nagrania. I właśnie postanowiliśmy zrobić coś takiego, żeby zadośćuczynić tym ludziom, którzy przychodzą po koncertach, tych, które zagraliśmy, i po koncertach zespołów, w których gramy, innych. Które czyli nie są, WW na przykład? WW, zespół Janusz Janina Iwański, który gra swoje koncerty, Antoni Gralak, który gra z Gralem i z Jesze swoje koncerty i ze Stanisławem Sojką. Cały czas to jest takie przeobrażenie. Ludzie przychodzą i się pytają o nasze stare dokonania. Te dokonania są teraz jak te słodkie ciasteczka, jak te pierniki, jak te pączki dzisiaj w ten piękny tłusty czwartek. One są tu bardzo, to wydawnictwo jest bardzo tłuste. Zawiera 7 płyt, zawiera wszystkie okresy i działania. I dlaczego to się stało? Dlatego, że najpierw weszliśmy do studia i zaczęliśmy z rozpędu po tych koncertach robić nowe rzeczy. Po czym oglądaliśmy się za siebie i mówimy: tak, ale nie ma chronologii. Zróbmy ten boks, który dzisiaj prezentujemy właśnie na antenie. Bardzo szczątkowo niestety. Ale to jest rzecz, która powoduje coś takiego, że każdy znajdzie coś dla siebie. To są rzeczy, które są do tańca i do różańca. Bo jest między innymi wspaniała płyta Duch wieje, kędy chce, która jest modlitwą kontemplacyjną, muzyczną, która wprowadza w niesamowity nastrój. Jest płyta Tiebreak Live, która jest nagrana w 1988 roku jako jedyna płyta wydana przez Polskie Nagrania. Jest wiele, wiele innych pozycji, przy których można tańczyć i płakać. No i jeszcze dodajmy, że część z tych nagrań powstała również w naszych studiach radiowych i pojawia się po raz pierwszy na płycie. Ale jak gdybyś miał wybrać jedno nagranie, które takim jest dla ciebie symbolem tamtego czasu i tych płyt, to co wybierasz? Dla programu pierwszego Polskiego Radia wybieram numer Ale Lama z płyty Gingy Lop. Mateusz Pospieszalski był z nami, kompozytor, muzyk, aranżer, w tej chwili bardziej związany raczej z muzyką kina, aniżeli z taką superestradą, ale o tej superestradzie pamięta i przypomina to na swoich płytach. Dziękuję ci bardzo za obecność. Dziękuję bardzo.